Już po raz piąty akcja Cała Polska biega z mapą zawitała na chrzanowski rynek. W sobotę przez kilka godzin zawodnicy i trenerzy klubu sportowego Kościelec Chrzanów promowali swoją dyscyplinę, wprowadzając mieszkańców w tajniki szybkiego nawigowania z mapą. Chcemy, żeby mieszkańcy zauważyli tą dyscyplinę naszych zawodników. No i chcemy ich również zarazić orientacją. Warunki do orientacji są tutaj i na terenie Chrzanowa i w okolicy bardzo dobre. Tym razem organizatorzy przygotowali dwie różne trudności i długości trasy wokół chrzanowskiego rynku. W wyborze najlepszego wariantu pomagała bardzo dokładna mapa w skali 1-4 tysięcy. Jak zwykle w pierwszych krokach w nawigowaniu za pomocą mapy pomagały zawodniczki i zawodnicy. Uczyli, jak należy czytać mapę, a czasem towarzyszyli nawet na trasie. Wszyscy mieszkańcy, którzy się zgłoszą, mogą tutaj pójść, wybrać sobie już sami trasę, łatwiejszą lub trudniejszą, wyjść pojedynczo czy w grupie na trasę i spróbować swoich sił w nawigacji. W łatwiejszym wariancie uczestnicy mieli do odnalezienia 11 punktów kontrolnych, zaś w wariancie trudniejszym 16. Choć punkty wokół rynku były rozlokowane, blisko siebie, zostały też dobrze ukryte, by satysfakcja z ich odnajdywania była jak największa. Najważniejsze są emocje, które są w trakcie, czyli to ta emocja, kiedy szukamy nawet czasem długo tego punktu i wreszcie go znaleźliśmy i szczęście skarb znaleziony. To jest coś, co przyciąga do tej dyscypliny sportu, że to nie jest takie łatwe, że to nie jest podane na tacy, tylko trzeba samemu odnaleźć ten punkt. On jest zawsze schowany. Czasem przejdziemy koło niego metr i jak nie wiemy, gdzie patrzeć, to możemy go nie zauważyć. Przez kilka godzin trwania akcji na chrzanowskim rynku swoich sił w nawigowaniu z mapą spróbowało ponad 70 osób, zarówno z naszego powiatu, jak i gości z Jaworzna oraz Dąbrowy Górniczej. Jedną z rodzin, która wyruszyła z mapą na trasę, była rodzina Lechowskich. A jak sobie radzicie z mapami? Z mapami? Ja mam małe doświadczenie, ale tutaj syn już parę razy biegał i córka też była, także tam, może jakoś nam się uda. Biegałeś już z mapą? Tak. Podoba ci się to? Tak. Dlaczego? No bo tutaj trzeba znaleźć punkty i to później się dobiega do mety. Coś się wygrywa, czy najważniejsze, żeby się nie zgubić? Najważniejsze, żeby się nie zgubić i żeby dotrzeć do mety. Sobotnia akcja na chrzanowskim rynku była także okazją do rozegrania drugiego etapu Grand Prix. W zawodach wystartowało 12 zawodniczek i 12 zawodników. W poszczególnych kategoriach zwyciężyli Sandra Sikora, Agata Lechowska, Dominika Kulczycka-Wójcik, Mateusz Grabis, Antoni Trębacz, Mateusz Pucuła oraz Sebastian Grabania. Kolejny etap Grand Prix Chrzanowa już 1 czerwca na terenie Parku Miejskiego.